wiedzieć. Wszystko powstało w ramach projektu i gra terenowa i tutaj nasze warsztaty, chociaż nasze warsztaty my prowadzimy od niedawna, bo od kwietnia i też były w ramach projektu Ekonomia Społeczna na Szlaku Cystersów. Jak już Pani Magda mówiła, wioska należała do Cystersów i jest jedną z najstarszych wiosk w okolicy, bo pierwsze zmianki są z 1263 roku, więc tutaj jest jedną z najstarszych wiosek. My prowadzimy warsztaty w większości poświęcone i z myślą o dzieciach. Przepraszam, dwa słowa. W imieniu tamtej grupy bardzo chcemy Wam podziękować za taki skromny... Dziękujemy bardzo. I w ramach... Nasze warsztaty w większości są skierowane do dzieci, bo prowadzimy warsztaty pod nazwą Od owieczki do niteczki i dość często jak przyjeżdżają dzieci, to nawet nie wiedzą, jak wygląda owca tutaj, bynajmniej z naszych terenów. Zrobimy. Malujemy kontury i już potem tradycyjnie farbami malujemy. Jak to technicznie wygląda? Już pokazuję. Jest folia czysta. Zawsze mam przygotowane na wszelki wypadek szablony, bo na przykład dzieci wolą się posiłkować szablonami. I na przykład ktoś się decyduje na takiego aniołka, przypuśćmy. Więc wędruje szablon pod spód, czysta folia nasza na wierzch. Markerem obrysowujemy kontur, odrzucamy szablon i naszą pracę już kolorujemy. Dzwonią do nas, no to wtedy tak, umawiamy się z nimi, przyjeżdżamy i wtedy pracujemy sobie z tą rodziną. No bo to też nie sposób, żeby po prostu w 5 osób pracować. Jeszcze jakieś wcięcie w talii. No. Talą widzę jest. Dobrze, za mocno pomoże. Fach w ręku. Jest to mówię, takie. Czemu wszystkim kieliszki wychowują? Na myśl. Na wyjeździe to tak bywa, że tylko się nie przydają. Ten rower zabrałem. Jeździłem, tylko się tyle ludzi zrobiło, że ja nie miałem gdzie wjechać, bo ludzie mają w nozie, że ktoś jedzie rowerem. Wchodzą mi tylko normalnie. Przy podjętej oferty stowarzyszenia. No i stowarzyszenie też obsługiwało. Obsługiwało w tym sensie, żeby wpisywało rachunki, rozliczało całą ofertę. No ale stowarzyszenie przekroczyło ten magiczny próg 50 tysięcy, no i to zaczęły się kłopoty. No i te były obawy, że może urząd skarbowy nie bardzo będzie reagował korzystnie na to zjawisko. W związku z tym nie powstał taki pomysł, żeby jeden z uczestników tego przedsięwzięcia założył firmę. No i tak padło na pana Józka Pusza. Pan Józek się zgodził, założył firmę, no i w tej chwili zarządza tym jako firma, odprowadzając 3% od zysku na rzecz stowarzyszenia. Dlatego, że gra jest, że tak powiem, własnością stowarzyszenia, bo była wypracowana przez stowarzyszenie podczas realizacji poszczególnych projektów. Ten plac z kolei został zbudowany przez mieszkańców wsi w taki sposób, że jak były pisane małe projekty, to do tych małych projektów zawsze była uwzględniona jakaś pula materiałów pod tytułem deski. Opisy, deski, jakieś tam właśnie elementy drewniane. I mieszkańcy, mając ten bezpłatny materiał, siłami własnymi po prostu sobie to budowali. Zostało to... Aha. Nie, oj! Widzę, że nie mam czym. Ja po oczach widzę, że to nie mam czym. Chyba, że wagą. No ale żeby ci przyjemność zrobić... Wagą. Chyba, że wagą. Chodzi o to, że tam właśnie w sklepie... Są w sklepie... Więc oni różnymi zaporkami, zaporami, nawiolacją dostosowywali sobie tą wodę w ten sposób, żeby... W najstarszym obiekcie, w ogóle nazywam się Jan Kuciński, jestem prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dąbrowy i odnowy Dąbrowa, Wioska Zdrowego Życia. Znajdujecie się Państwo w najstarszym obiekcie na terenie wsi. Pierwsze wzmianki o wsi są z 1252 roku. Kościół jest z XIV wieku,
założyli ten kościół cystersi. Pierwszym obiektem przed kościołem był jeszcze młyn, też założony przez cystersów. Kościół, mówię, jest z połowy XIV wieku, jest zbudowany jakby z trzech części. Pierwszą, najstarszą częścią tego kościoła jest prezbiterium. Prezbiterium jest wielokątne od wschodniej strony. Później środkowa nawa, gdzie Państwo siedzicie, i jest wieża z dzwonnicą od strony zachodniej. Jak wspomniałem, założycielami tego kościoła byli cystersi. Był to zakon, właściwie to jeszcze istnieje, bo tam na południu Polski, jeszcze w Okocku, tam w kilku miejscach jeszcze funkcjonują te zakony cysterskie. Nasz jest pocysterski. Kasacja nastąpiła w 1535 roku, tutaj na naszych terenach. Mury były pokryte olejnicą, te tutaj wszystkie boczne, więc ta farba, właśnie ten tył odtwarzony odchodzi po prostu za jej kładami. No nie było nic właściwie tutaj zrobione. Robak toczył ambonę, ścielnicę, ołtarz. Więc po śmierci księdza zarady, inicjatywy ponadwyższe potrzeby nieobecnego właśnie tutaj kościelnego powstała rada. Jako osoby świeckie tutaj zaangażowaliśmy się w renowację tego wnętrza. Przez prawie 10 lat udało nam się za kwotę prawie 400 tysięcy złotych właśnie odmawić część tutaj zabytku ruchomych. No ale tutaj możecie Państwo właśnie podziwiać tą ambonę, bo ona była pierwsza robiona. Idziemy chyba podniesienie sami zrobić, co? Fajny konik na biegu. Nie wyda znów tego podmuchu. To będzie nieszczęśliwy. Masz to ostatni, to był czerwony.